Słuchajcie, dostałam się na zawody Exotic w Czechach. Dzisiaj jest mój pierwszy trening, taki ze świadomością, że się już dostałam i że naprawdę trzeba teraz spiąć się i coś poważnego, że tak powiem, przygotować. Także nagrywam tego vloga, bo chcę, żebyście były częścią tego mojego procesu. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda, kiedy jest miło i kiedy jest mniej miło. No i miejmy nadzieję, że to się zakończy świetnym pokazem. Słuchajcie, jest 3 sierpnia. Zawody są 23 września. Z moich danych na razie wynika, że choreografia jest niewykonalna. Sił brak. Kondycji brak. Trzymajcie kciuki za mnie. Siemano, siemano. Słuchajcie, właśnie wróciłam z treningu. Jest 7 sierpnia i dzisiaj usłyszałam bardzo ładną rzecz od Zuzanki naszej, że to jest taki sport, gdzie człowiek musi się cieszyć z każdej drobnej poprawy, z każdego małego progresu. Więc moim dzisiejszym progresem jest to, że połączyłam jakby wszystkie klocki, które istnieją. Po raz pierwszy dzisiaj weszłam na obydwie rury w trakcie jakby tańczenia całości, czyli i na statyka, i na spin. I to jest mój sukces na dzisiaj. Dzisiaj jeszcze wieczorem mamy sekcję sportową z Maciejem. Maciej jest szalonym człowiekiem, więc da nam pewnie gaz do dechy. Ale to bardzo dobrze. Ktoś musi zadbać o naszą kondycję i siłę. Do zawodów zostało niecałe 7 tygodni. I w najbliższym czasie planuję skończyć już chorełkę i muszę mieć kondychę, żeby to tańczyć w całości. Podziwiam Was wszystkich, ludzie, którzy jesteście w kategoriach pro, elit i robicie te wszystkie odjechane rzeczy i macie na to siłę i kondychę, bo to jest, słuchajcie, wyczyn.
Hejka, jest 7:30. Ja dzisiaj robię brwi i maluję. Koło północy skończyłam wczoraj próby z dziewczynami, a nie mogłam spać do mniej więcej 3:00. I jestem taka trochę poturbowana przez to teraz. Zawody są za 4 tygodnie, dokładnie od dzisiaj. I zauważyłam, że problemy z zaśnięciem są proporcjonalne do tego, jaki był trening. Jak trening był bardziej intensywny, to mi jest ciężej zasnąć, bo mnie po prostu więcej rzeczy boli. No, nie wzięłam kilka rzeczy pod uwagę, jakby ładując się w te zawody. Jest to dość mocno obciążające finansowo i fizycznie. Fizycznie jest dla mnie naprawdę obciążające i te zawody w ogóle nie idą w parze z zawodem wizerzysty czy stylistki brwi, bo no, to są zawody, gdzie trzeba cały czas, wiecie, stać, być na takich aktywnych nogach, być, wiecie, pochylonym i tak dalej, a to jest akurat wszystko to, co mnie boli. Także trzymajcie kciuki. Zostało, słuchajcie, 3,5 tygodnia do zawodów, więc teraz taki atrakcyjny element, czyli kostium i buty. Pokażę wam, jakie buty sobie wybrałam na zawody. Generalnie to jest mój pierwszy wybór, czyli pleasery Flamingo i one są takie lustrzane. I podobno właśnie pięknie mają wyglądać na tej scenie w Czechach. A tu jest but zapasowy, czyli one mają takie, o, widzicie? To jest brokat, który się tam w środku przesypuje. Nie wiem, czy to będzie... O, widać. Jak widzicie, one są opancerzone już przeze mnie w taką nakładkę, bo ja jestem tak zeschizowana, że po prostu mi się te buty, wiecie, żeby one się nie zniszczyły, żeby się nie zepsuły do tych zawodów, więc generalnie w nich nie trenuję, ale jak tańczę całą choreografię, to tańczę już w tych. No i od teraz też będę tańczyć w tych, no bo muszę sobie poćwiczyć, nie? W tych butach. 30 sierpnia mamy dziś. Co przyszłam wam dzisiaj powiedzieć? Jestem w takiej fazie, że tańczę całości choreografii, no że już w zasadzie wszystkie tańczymy całości, żeby ćwiczyć kondycję i jakby, żeby się, wiecie, obywać z tymi... No z tym właśnie, że tańczysz całość, a nie tylko fragment, no bo zupełnie czym innym jest zatańczyć minutę choreografii, a zatańczyć 3,5. Bardzo to jest duża różnica i bardzo to czuć właśnie tak kondycyjnie. Za 1,5 tygodnia mamy taką próbę generalną, na której chcemy już zrobić z dziewczynami próbę kostiumów, makijaży, butów, włosów, wszystkiego. Boli mnie wszystko. Jakby bolą mnie rzeczy, które mnie nigdy nie bolały i na przykład nie podejrzewałam, że to, co gdzieś uznawałam za swoją jedną z mocniejszych stron, czyli rozciągnięcie ogólnie, czyli szpagat, czyli gięcie w plecach, jakby brałam to za taką swoją podstawę i oczywistość, a okazało się, że jak zaczęłam więcej ćwiczyć i jakby te wszystkie mięśnie zaczęły mi się spinać, dopinać, to no to, że zakresy mi się pozmniejszały i jest to, powiem wam, bardzo bolesne, jak coś, co brało się za taki pewnik zawsze i coś, co zawsze jest, nagle tego nie ma. Albo, wiecie, jest to pomniejszone o ileś procent. Także trzeba doceniać, jak się coś ma. Tak, taki mam wniosek, bo teraz jakby codziennie walczę o to, żeby mieć szpagat. Jakby czuję się, jakbym codziennie na nowo walczyła o ten szpagat. Słuchajcie, jest piątek, 8 września. Za 2 tygodnie o tej porze będziemy już w Czechach. Jak widzicie, ja mam dzisiaj na sobie próbny makijaż, ponieważ właśnie jadę na taką próbę generalną. Jeszcze nie wiem, czy czegoś tutaj nie zmienię. Tutaj te jety są inspirowane makijażem Lady Gagi w teledysku Rain on Me i robiłam też taki odcinek na kanale.
I to ma symbolizować łzy, ponieważ piosenka, do której tańczę, to jest piosenka Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Więc na razie się zastanawiam, czy te łzy sobie zrobię tylko z tej strony, czy w ogóle na całości, ale przyznam się, że dzisiaj po prostu nie miałam czasu przykleić więcej tych łez. Więc jest tyle. Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, jest środa, 20 września, zawody są w sobotę i kurczę, powiem wam, że całkiem niedawno siedziałam z taką myślą, że no, szykujemy plan działania, 10 tygodni do zawodów, jedziemy i w ogóle, a teraz zostało kilka dni i to jest niesamowite, jak ten czas minął. Wiecie, tak naprawdę... te przygotowania to całe lato, bo zgłoszenia wysłałyśmy w czerwcu, na początku czerwca, a tak naprawdę przygotowania w mojej głowie i w ogóle wszystko to trwa od kwietnia, więc it's a big deal. To jest naprawdę dla mnie ważne i duże wydarzenie, więc... trzymajcie kciuki! Jest. Co dzisiaj jest? 21. Dzisiaj jest czwartek. Dochodzi północ, czyli zaraz już będzie piątek. Jesteśmy po próbie generalnej i teraz jest czas na pakowanie i właśnie chcę wam pokazać, jak wygląda moja waliza na zawody. To są buty na zawody. A jeśli chodzi o kostium, bo o tym nie było gadane jeszcze, to on tutaj już sobie jest spakowany. To są cekinowe gacie i cekinowa góra. Ona się najlepiej, słuchajcie, prezentuje już na człowieku, dlatego nie będę jej tu rozkładać, ale generalnie to jest taka, wiecie, kabinówka. I generalnie jedna kabinówka to są same rzeczy, kostium, makijaż, buty i nawet nie wiem, czy się zmieszczę w kabinówkę z butami, bo dwie pary spoko, cztery już tak średnio. Co tu mamy? No tutaj jest oczywiście cała kosmetyczka z takimi, wiecie, właśnie klej do rzęs, rzęsy, spinki, gumeczki, agrafki. Jakieś takie rzeczy, które sobie, o, jety, które sobie spakowałam już wcześniej, żeby o nich nie zapomnieć. Główną paletą na tym wyjeździe będzie XL z Be Perfect. Ochraniacze, tutaj jest strój na próbę. Do tego oczywiście szmatka do rurki z logo studia mojego Real Passion. No, także tak wygląda torba. Tu są rzeczy do rozgrzewki. W sensie jest tak, jedzie mata, jadą dwie kosteczki, jedzie guma, taka 15, duoball i mała rolka. Jeszcze gdzieś tutaj jest duży roller, więc no to, te wszystkie jakby elementy, one są potrzebne do rozgrzewki i do tego, żeby się jeszcze jutro wieczorem porozciągać. Słuchajcie, to już jest ten moment, kiedy ostatnie rzeczy zwozimy na dół i wyruszamy w drogę. Sobota, 23 września, godzina 9:12 chyba. Idziemy na próbę. Teraz jest rejestracja. Ja mam próbę, ponieważ jestem na początku swojej kategorii, więc mam próbę dość wcześnie. I potem wracam, maluję się, przygotowuję się i już jakby będziemy wracać do
tego miejsca, gdzie są zawody. Już z kostiumem, z makijażem, ze wszystkim, także. Dobra, teraz pokazuję wam, jak wygląda to miejsce. Ten kabaret, w którym jesteśmy. I teraz tak. Tam jest nasza szatnia. Tutaj jest scena. I w ogóle przed chwilą byłam w momencie, jak się ta kurtyna tutaj rozsuwała. I bardzo to było piękne. Tak to wygląda. Tutaj jest bar. Generalnie wszystkie miejsca siedzące są już wykupione. A tam, o, jedna rurka i druga rurka. Będzie się działo. No i dobra, i dalej wam pokazuję. Tu jest changing room i backstage. Wam pokażę, to jest wyjście na scenę. Tam, gdzie stoi dziewczyna, tam już jest centralnie wejście na scenę. Więc my sobie tu chodzimy w skarpeteczkach, bo trzeba z garderoby kawałek przejść. O! I tu się rozgrzewamy. Słucham. Co tu się dzieje? Co robisz? Makijaż. On jest w fazie bardzo jeszcze nie teges. A co? Kochani, pakujemy cień. Chcę wam pokazać, jak to wygląda. Jestem na etapie takiej kreski i w ogóle. Twarz jest też zrobiona, ale widać, że jest poważne krycie zrobione. No i teraz główna część, czyli kleimy te wariaty. Każdy osobno, każdy pojedynczo. Jak jest? Jak? Nie wiem, próbuję zapiąć włosy agrafką. Tak się będzie nie robi. Arnold, tell me. Ja jestem gotowa, zrobiona. Włosy, twarz, usta tylko będę dorabiać już na miejscu przed występem, bo może jeszcze coś zjem, może coś jeszcze się napiję, mam nadzieję. I no, i lecimy. Zdobyłam drugie miejsce w kategorii amator. Chcę podsumować dla was całe te zawody i
podsumowanie będzie proste i krótkie, bo podejrzewam, że wiele rzeczy możecie się spodziewać. To znaczy, że podczas przygotowań były upadki i wzloty, to oczywiste i to było wręcz planowane. Było zmęczenie, było przemęczenie, był strach, był stres i różne tego typu rzeczy, których no, w takich okolicznościach można się spodziewać. Natomiast to, co ja chcę Wam powiedzieć i teraz niezależnie, czy mówię teraz do osób, które się zastanawiają nad zawodami pole dance, exo, a może nad konkursem makijażowym na Instagramie, a może nad mistrzostwami w makijażu. Słuchajcie, ludzie, bierzcie po prostu sprawy w swoje ręce i nie czekajcie. Jeśli myślicie, że jest dla Was za wcześnie, ale jednocześnie macie takie poczucie, że jest to powodowane bardziej, wiecie, takim strachem, aniż jakby realnymi faktami, tak? No bo wiadomo, nie rzucamy się na zawody po tygodniu treningów. Natomiast jeżeli trenujecie już od jakiegoś czasu jakąś dziedzinę i zastanawiacie się, to po prostu proste kroki i proste zasady. Wybierzcie zawody, przeczytajcie regulamin, wyślijcie zgłoszenie i jeśli zostaniecie przyjęte, to po prostu ułóżcie plan i podążajcie według tego planu. Czasami trzeba go będzie zmodyfikować w trakcie, to jest też normalne. Czasami pojawią się jakieś drobne wybrzuszenia, że tak powiem, na tej trasie, ale po prostu idźcie po to, bo największy rozwój, jaki ja u siebie zobaczyłam, to był teraz w trakcie przygotowania właśnie do zawodów. A to był mój debiut. Debiut, zdobyłam drugie miejsce na konkursie w Czechach i czuję się z tym super. Także trzymam za Was kciuki, za Waszą odwagę i za Was i wiedzcie, że możecie. Tylko trzeba zacząć. Dzięki, pa.